Profesor Stefan Bryła, poza tym, że był wybitnym inżynierem, niesłychanie zapracowanym, był posłem na Sejm drugiej i trzeciej kadencji II Rzeczypospolitej, był nauczycielem akademickim, niezwykle szanowanym i niezwykle cenionym. Był wielkim patriotą. Tuż po wybuchu wojny opracował dla Kedywu, ponieważ został zaprzysiężony jako oficer Armii Krajowej, podręcznik, jak niszczyć konstrukcje inżynierskie, czyli jak utrudnić życie wrogowi, ale jednocześnie profesor Bryła opracował 10-letni plan odbudowy kraju. Ten dokument już był. Dlatego też z takim zaangażowaniem kształcił w sposób nieformalny na tajnych kompletach przyszłych inżynierów, bo wiedział, jak bardzo Polska będzie potrzebowała takich fachowców. Nie zabrakło mu ani zapału, ani heroicznej odwagi. Zresztą prawdopodobnie tak należy uznać, że został zamordowany przez Niemców za to, że był tajnym nauczycielem, że był tajnym nauczycielem akademickim. Aresztowano go wraz z rodziną. W listopadzie 1943 roku rozstrzelano. Do dziś niestety nie znamy miejsca pochówku Stefana Bryły. Most w Małżycach na rzece Słudwi to pierwszy spawany na świecie most drogowy. Powstał na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Absolutnie pionierski krok, nieprawdopodobny zysk dla gospodarki, ponieważ ten most, gdyby wykonany był w tradycyjnej wówczas technologii, czyli w technologii nitowania, ważyłby około 70 ton. Ta konstrukcja waży około 55 ton, więc to nie wymaga komentarza. W to miejsce, po tym kiedy most został oddany do eksploatacji, przyjeżdżali inżynierowie z tak wysoko rozwiniętych państw jak Francja, jak Niemcy. Oni podziwiali, oni patrzyli, jak to jest zrobione, ponieważ spawalnictwo wówczas dopiero raczkowało i dzięki między innymi dziełu profesora Bryły mogło się dalej rozwijać i pozwalać na powstawanie konstrukcji, o jakich wcześniej nikt nie marzył. Myślę, że w pełni ten skromnie wyglądający most wyczerpuje filozofię życiową profesora Stefana Bryły, który mawiał: trzeba myśleć i trzeba pracować. Jeżeli chodzi o dzieło stricte inżynierskie profesora Bryły, budynki Muzeum Narodowego w Warszawie, budynek Prudencjalów w Warszawie. Należy tu podkreślić, że w czasie powstania w ten budynek uderzyło około 1000 pocisków. On stoi do dzisiaj. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, hala targowa w Katowicach, gmach sztabu marynarki wojennej w Warszawie. Najwyższy z tego, co pamiętam, budynek w przedwojennym Chicago. To także dzieło profesora Stefana Bryły, więc jeśli do tego dołożymy nauczanie, jeśli do tego dołożymy jego podróże, ponieważ profesor Stefan Bryła był znany na całym świecie, bardzo jego pracę cenili Japończycy, co też o czymś świadczy. Więc naprawdę myślę, że jest to postać bardzo niezasłużenie zapomniana.